You have my sword, and you have my bow and my axe and my kill Zbyszek. Witajcie w setnym odcinku dziennika z Minecraft! Zapraszam! Cześć siemanko, z tej strony Squido. Witam w moim świecie! Na samym początku tego epickiego odcinka ulepszymy sobie diamentową siekierę do trzech razy sztuka, tak i ulepszanko wydajność 4, ostrość 4 ni yy, i niezniszczalność 3. Kurczę ostrość w siekierze? Chwila, czy to znaczy, że teraz będę mógł w tym zabijać sobie mopki tą siekierą? Kurczę, no tej ostrości to za bardzo nie chciałem, ok? Bo chcę zrobić miecz, który by miał takie zadanko, ok? Ale skoro już mamy siekierę z ostrością, niestety nie ma wydajności piątki, ale za to jest ostrość czwórka, więc dobra, jakiś tam deal jest. Dla mnie tam może być. Nie jest wcale aż tak źle. Jest dobrze. Tak bym to jednoznacznie ujął, dobra. Teraz. Muszę iść dalej expić, ponieważ brakuje nam troszkę levela. Zobaczcie na układ przedmiotów w lądem zwróćcie na to uwagę. A tymczasem ja idę expić, a później nadamy sobie imiona wszystkim naszym narzędziom, tak bym to właśnie ujął diaksowym narzędziom, Ok, Co jest jeszcze lepsze, ponieważ KiloWzbyszek i ŁukLeszek będą mieli w końcu przyjaciół. Także bye bye, do zobaczenia za chwilę. I jestem po przerwie razem z 30 levelem i ekspem, ok? Trochę mnie to boli skakanie pod tymi kuleczkami, więc ja nie wiem, czy z tego będę korzystał. Więc perełki kresu, może nie dziś. Ok, ale my dzisiaj, teraz aktualnie ulepszamy sobie miecz. Ta sama zasada, do trzech razy sztuka i mamy odrzut 2, niezniszczalność 3 i zaklęty, ogień 2. Więc miecz. Hmm, czego więcej bym chciał. Najbardziej jestem zadowolony, że jest zaklęty ogień, wiecie co to jest? To jest takie coś, co mamy już w łuku, które się nazywa płomień Tylko, że w mieczu to zdecydowanie lepiej będzie nam działać Niestety nie mam tej ostrości, no kurczę, kurczę trudno, skoro mamy taki epicki miecz To czego by chcieć więcej, mamy wszystkie enchanty, które tak naprawdę są potrzebne oprócz ostrości nic, naprawdę, nie jest nam potrzebne teraz więcej oprócz tej ostrości. Więc ja jestem naprawdę szczęśliwy, że nam się takie coś udało zdobyć. Jest jeszcze oczywiście Enchant na Grabież, ale dla Grabieży to ja będę miał osobny miecz. To już mam. Grabież, ok? Troszkę się pozmieniało w Endzie od ostatniej mojej wizyty. I na pewno się jeszcze trochę rzeczy zmieni, więc być może zobaczymy się właśnie tam na miejscu, okej? Okay? Co ty myślisz, żebyśmy się zobaczyli dopiero w endzie, okej? Okay? Cześć, witam Was znowu po krótkiej przerwie. Dla Was to była krótka przerwa, ponieważ kilka sekund cięcia, a dla mnie naprawdę sporo czasu, ponieważ upłynął cały dzień. I zobaczcie, co się tutaj na górze wydarzyło. Hello, zupełnie inny cały świat. Całą tą epicką farmę endermanów przebudowałem. Zaraz Wam wytłumaczę, dlaczego. Dlaczego przebudowałeś squid o coś, co działało? Dlatego, że nie działało tak, jakbym tego chciał. Po prostu niektóre endermany, które spadały z wyższych poziomów, traciły zdrowie, obijając się, na przykład spadając stąd, tutaj traciły jeden punkt zdrowia, później traciły znowu jeden punkt zdrowia i tam na dole umierały, więc to mi się naprawdę nie podobało. Dlatego zrobiłem teraz tak, aby spadały. E, jednym torem, nic nie siły tutaj są liany, dzięki tym lianom one się tutaj zatrzymują, e, tak, one się zatrzymują na tych lianach, i dzięki temu, jak spadają na dół, to ma mają tyle zdrowia, jakby spadały od tego poziomu, gdzie są liany, ok? Więc w taki sposób udało się to ugrać. Zobaczymy jeszcze, jak się dalej to uda wszystko. Ech, nie musiałem nisz, niszczyć tych boków tutaj i zaraz Wam wytłumaczę dlaczego. Dlatego, że tutaj daję pół bloki, tak sprytnie, widzicie, pół bloki, a na półblokach nam się nie spawnują e, wszystkie potwory, ok? Tylko na zwykłych blokach, dlatego to jest naprawdę dobre. Co mogę powiedzieć, tam na górze też są. Pół bloki na tych pistonach jak widzicie, aby nic się nie marnowało Bo wcześniej się marnowały nam endermany Źle było wszystko zrobione Teraz jest tak Teraz jest to zrobione mega naprawdę prosto Zero skomplikowaności znaczy, wcale nie skomplikowane, ok? Tak bym to ujął Tutaj mamy jeden sznurek pomiędzy tym a tym Jest jeden sznurek, uwierzycie w to? Mm, no i mamy pięć pięter Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i na każdym jest 10 pistonów, 10 tych wiązadeł na sznurki czy w ogóle zapomniałem jak to się nazywa. Eee, I mamy jeszcze 5 linek, więc to jest naprawdę wielka oszczędność. Niestety kobla mi się znowu trochę poszło rąpać, ale tak to bywa. Kobla mi w ogóle na koblu wcale nie zależy jestem happy, że działa to tak jak działa i nie muszę nic zmarnować z żadnych surowców. Teraz jest zdecydowanie prościej, fajniej i polecam Wam robić coś takiego, jak ja teraz zrobiłem, bo tamta poprzednia wersja była strasznie skomplikowana, niefajna i ogólnie trudna do zrobienia. E, to też. No i przede wszystkim nie była wydajna, ok, tak to ujmijmy ponieważ było tam trochę takich bugów i dlatego musiałem to wszystko zrobić praktycznie od nowa, więc teraz to wygląda inaczej. Teraz mamy tylko jedną kratkę, gdzie spadał mam endermany, czyli jest to mniejsze, ale zarazem bardziej wydajne, ponieważ mamy tych pięter oczywiście więcej przy takiej samej liczbie pistonów, mniej więcej. Tak więc jest tutaj Sporo naprawdę chyba zyskałem, zmieniało to wszystko, ale powiem wam, że sporo czasu mnie to kosztowało, dlatego też Fum, czy było warto? No moim zdaniem było warto. Jest już kolejny dzień, zmarnowałem kilka godzin grania. Ten odcinek również, że dzisiaj będzie późno. No bo tak właśnie to bywa. Ale my sobie schodzimy na dół, ponieważ mam dla was jeszcze jedną niespodziankę dzisiaj, okej? Okay? Zobaczymy jak to się uda. W międzyczasie już sobie odpalę. E, tryby łatwych, żeby mi się nie spawnowały potworki, bo jak już będą mi się spawnowały, to będzie fajnie, tak? Myślę, że to, już, że to jest już jedna z tych ostatecznych wersji. Ponieważ no, co tu więcej zmieniać? Skoro działa, to po co zmieniać? Tamta nie działała tak, jakbym tego chciał, dlatego zmieniałem ją, a ta działa tak, jak tego sobie życzę, więc jej już prawdopodobnie nic a nic nie będę zmieniał. Zobaczymy właśnie, jak to fajnie epicko nam działać I teraz wygląda również nawet lepiej. Więc myślę, że naprawdę się opłacało. Teraz tylko czekamy na efekty. Aż nam się tutaj pojawią potworki. I to nie powinno być długo. Ale w międzyczasie przedstawię wam kolegów Łukaleczkę oraz. Kilofa Zbyszka, oczywiście jeszcze nie mają imion, ale to tylko kwestia czasu i expa, ok? Ponieważ wszystko zależy od expa. Tak więc na początek mam tutaj Kilofa Zygmunta Kurczę, on jeszcze nie ma imienia, ok? Ale wytłumaczę wam dlaczego Zygmunt. To jest na cześć mojego sąsiada, który to. Wow! Wow, dobra, trochę ich się tutaj zabijało. Widzicie, jak teraz jest to bardzo wydajne? Dobra. To jest. Mm, Kilow Zygmunt jest na cześć mojego sąsiada, który kiedyś był górnikiem, a teraz zajmuje się powiedzmy to nagrywaniem filmów na YouTube'a. Wpiszcie sobie Brudny vs Zyga na YouTube'ie. To oglądniecie jego kanał. Do tego polecam. <laughs> trochę, kiedyś już polecałem, ok? Ale oglądajcie sobie jeszcze raz i mamy tutaj Kilofa Zygmunta, ok? Kilof Zygmunt Kilof Zygmunt, ok? Więc myślę, że z Zbyszek będzie miał kolegę ale lecimy dalej. Więc mamy tutaj łopatę Martę. Dlatego też, że były takie propozycje w komentarzach. I ja pomyślałem, że to jest fajne imię. I dlatego łopata Marta, jak najbardziej, mi się spodobała. Ok? Takie imię, takie imię. Dobra, przejdźmy do mieczy. Ponieważ tutaj było sporo naprawdę propozycji. Ale wybrałem dwie. Przede wszystkim e, mamy pierwszy miecz. Który jest do zabijania Nazwa, Nazwałem go Dawid A wiecie dlaczego Dawid? Ponieważ Dawid Zgodnie z e, Przypowieścią biblijną Pokonał Goliata. Czyli to będzie miecz Który będę mógł pokonać Wszystkie jakieś tam Wiczery, wiedźmy czy nie wiem Jakieś tam Największe bossy w grze A drugi miecz będzie ją na imię Oscar, dlatego że on jest taki bogaty i ogólnie będzie nam wiele rzeczy tutaj dropił, okej? Okay? Tak to. <słuch> tak go właśnie nazwę myślałem wcześniej nad imieniem Edward do niego, ale tutaj jak widzicie po całej budowie tego wszystkiego Edwardy mi się jednak troszkę znudziły, dlatego ten miecz dostał imię Oscar, okejka? Okay i w takim razie została nam jeszcze siekiera, i tu jest troszkę problemów. I zaraz wam powiem. What the fuck! Stary, czemu ma full HP? Powie mi ktoś, dlaczego on ma full HP i chodzi po szkle? Nie, 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 nie. No nie. Co tu jest grane, ok? Nie wiem, co tu jest grane. Coś się musiało tam zwagować na górze, bo już nawet nie lecą nam. Tak więc, something bad, ok. Jednak coś musiałem tam spieszyć, tylko jeszcze nie wiem co, dlatego byłbym wdzięczny, jakbyście mi napisali, co ja tam mogłem zrąbać. ok. Co ja mogłem tam takiego zrąbać? Ja nie mam pojęcia, co tam zepsułem. Ale mamy właśnie siekierę. I do was teraz takie pytanko. Jakie imię dla tej oto Siekiery, dlatego że Siekiera to jest rodzajnik żeński, tak samo jak łopata. Łopata dostała imię Marta, dlatego że tak mi się dobrze kojarzy. I myślę, że to będzie fajne imię. I z tego miejsca też pozdrawiam wszystkie Marty, ale mam tutaj Siekierę, ale takie imię żeńskie dla Siekiery nie jest łatwo wymyślić. Ponieważ to jest w końcu... nie wiem, mi się kojarzy się kiera z dr drwalami, a znaczy jakieś kobiety drwale. Ja tak nie za bardzo. I dlatego Wy coś wymyślcie. Tylko mi nie piszcie, nie wiem, coś takiego jak. Coś takiego jak Helga Berta ok, Bez takich please. Dlatego też... Dla was mam zadanie, a w międzyczasie tutaj jest jeden mały problem, który tutaj... Musimy się go pozbyć, dlatego też Peaceful załatwi sprawę. Dlatego też zobaczymy się za chwilę, kiedy tylko uda mi się to wszystko ulepszyć, a także naprawić Zbyszka. Tyle Edzi znalazło się w mojej ekspiarce. Po prostu idziemy ekspić na te wszystkie trole. Dokładnie tyle ekspa. Widzicie, jak to szybko płynie na tym pasku ekspa. Ile udało mi się wbić, ile pereł tutaj wydropiło. To się nie mieści. Nawet w mojej głowie, że ta eksfiarka jest tak bardzo wydajna. Mam sporo pereł, sporo tego wszystkiego. Tak właściwie w dzisiejszym odcinku jest. Sporo zrobiłem. Sporo jest ogólnie wszystkiego. Jak widzicie, zalałem też wodą. Ponieważ miałem pewne błędy i sama też konstrukcja zaliczyła kilka hotfixów Ale jak widać działać działa i to mi się naprawdę z tym podoba Że chyba już jest w miarę dobrze chociaż nie jest najlepiej Jak widzicie tutaj dobudowałem boczną ścianę również No i myślę że będzie to w końcu działać tak jak powinno być eee, No bo to nie zbyt dużo już kosztuje jakby tak wszystko było od początku perfekcyjne, to by było lepiej, okej? Okay? Ale nie wszystko jest perfekcyjne. Jestem taką osobą, która lubi robić rzeczy e, metodą prób i błędów, dlatego uczę się na swoich błędach, abyście Wy już nie musieli. Myślę, że przynajmniej takie są tego pozytywy, przynajmniej właśnie takie, okej? Okay? Wy już nie musicie popełniać tych samych błędów, które ja robiłem w młodości. Tak to mogę ująć. Ciekawe, że tu jest tak jasno, skoro nie ma żadnych pochodni. Naprawdę zaskakujące. Pewnie dlatego, że jest bardzo mocna opcja Brightness. Czy będzie 25 level? 35. Nice. Nice, nice, nice. Później sobie ulepszymy jeszcze wszystkie inne rzeczy z mojego ekwipunku, a mam tutaj na myśli zbrojkę, ponieważ zbroja nie jest jeszcze do końca ulepszona. Dlatego też, że korzystam z różnych zamienników. Dobra, ja tak mam 35, to sobie stąd pójdziemy. Naprawdę świetnie. Idziemy naprawić kilofa zbyszka. O kurde, i kurde, idą po mnie! Na szczęście peaceful w takich sytuacjach sprawdza się najlepiej. No i mamy tutaj uwaga, uwaga, miecz Oskar, który ma grabisz dwa kilo gmund, Zygmunt. Łopata Marta, miecz Dawid, Dawid dlatego, że pokonał Goliata. Później mamy Łukleszek oraz killów Zbyszek, który teraz zostanie naprawiony za 35 leveli, które teraz właśnie wekspiliśmy. <słuch> To jest zestaw moich narzędzi Została jeszcze siekiera Tak jak mówiłem naprawimy sobie e, Również e, Całą resztę Mego kostiumu i ulepszymy zęczantujemy. jeszcze zostały nam spodnie I Spodnie i chyba Hmm Spodnie i hełm zostały do zenczantowania. Jak widzisz z tych oczów, kresu Beryl Endermana, czy jakby to tak ująć, tego mam bardzo, bardzo dużo Niestety mam takie, takie, takie jakby nie wiem Teraz jak na to patrzę, na tą autostradę ze szkła, to tak myślę sobie, że zmarnowałem sporo z szkła, a szkoło jest drogie na moim świecie. Dlaczego to zrobiłem ze szkła? Dlatego, że oglądałem filmik na YouTubie, w którym pewien szanowny pan, którego nickname nie ujawnię, napisał mi, że jak będę robił ze szkła, to tam Endermany się ma spawnować. No, prawda jest taka, że ich nie spawnują, ale jest jeszcze jeden malutki, taki kruczek, który nazywa się Endermany się na szkło teleportują, rozumiecie to? Dlatego nie marnujcie szkła, zróbcie to z kobla i zalejcie wodą od góry, tak jak to ja musiałem zrobić. Potem Endermany się teleportują, jak są zwykłe kredki złe. Tutaj już mamy. Yy, mamy właśnie wejście do normalnego świata, co by było bardzo fajne, ale myślę, że możemy sobie zabrać jajko. To będzie właśnie specjal na 100 odcinków. Zbierzemy jajko. Jajko się zbierało chyba pochodnią, z tego co pamiętam, tak, bo ono spada. Jak spadnie na pochodnie, to wtedy zostanie zniszczone i będziemy mogli go zebrać. Kurczę, kiedy ja ostatnie jajko zbierałem. Jest! Mam go. Ja ostatnie jajko chyba zbierałem dwa lata temu, okej? Okay? Więc zrozumiecie, jak bardzo dawno to było, a jak to dobrze pamiętam? Stara wiedza nie rozwieje. <noise> tak to możemy ująć. I. Mamy Smocze Jajo. Okej, okay? sto 100 odcinków. To jest właśnie ten wyjątkowy specjal, na który tak wszyscy czekali. Ech, pora wejść do kresu. Koniec! Koniec po prostu. Końcóweczka. Kończymy. Zakończenie. Witamy w świecie żywych. Mam tutaj Smocze Jajo, dla którego znajdziemy. Jakieś episkie miejsce, ale na to przyjdzie czas Na to na pewno przyjdzie jeszcze czas Dlatego też, póty co Zostawimy go sobie na dnie skrzyni I ja się z wami powoli będę żegnał Ponieważ mamy też sporo właśnie frosów z tych szkieletów I sporo tych pereł kresu. Tak myślałem nad zastosowaniem tych pereł kresu. Dlatego też, że E, można ich używać do, ska do skakania, do teleportowania się, tylko że jest mały minus, że tracimy zdrowie. Jak tracimy zdrowie, to, to tracimy również zbroję. No i to jest powód, dlaczego by ich nie używać, żeby się teleportować, ok? <grym> dlatego też jakieś fajne zastosowanko, się za dużo używam, dlatego też teraz tak się skapnąłem. Dobra, nieważne. To jest już koniec setnego odcinka dziennika z Minecraft. Na samym końcu chciałbym Wam bardzo serdecznie podziękować za to, że jesteście ze mną już tak bardzo długo przez te 100 odcinków. 100 odcinków to jest ogromna liczba. Wyobraźcie sobie na przykład 100 jednozłotówek albo też 100 osób, 100 ludzi. Przecież to jest dużo. Albo na przykład 100 różnych kartek w zeszycie. I wyobraźcie sobie, jak długo musicie to zapisywać. To wyobraźcie sobie, jak długo trwało, abym ja zrobił 100 filmów. To jest dokładnie ta sama sytuacja. I wam za to bardzo dziękuję, że przez te wszystkie odcinki ze mną byliście i oglądacie nie tylko dziennika z Minecraft, którego ostatnio wkładam najwięcej czasu i najwięcej mu czasu poświęcam. Ale też inne moje serie. Dlatego bardzo wam za to dziękuję że właśnie oglądacie oglądaliście większość z was a są was setki a nawet tysiące oglądaliście te wszystkie te odcinków i za to wam wielkie wielkie ogromniaste dzięki ponieważ to jest dla mnie ogromnie ważne że jesteście Dzięki że jesteście Widzimy się znowu jutro. Na razie pa i cześć.